Sprawa jest następująca. Byliśmy tutaj chwilę, powybijaliśmy parę stworów. Nie mam HP za dużo. Ile to leczy, ile mam życia? Mam życia... Dobra, mięsko. Mięsko dużo leczy. 4 mięsa i jestem pełny. Dobra. Zabiłem parę stworów wcześniej. Pochodziłem sobie chwilę. Poziomu jeszcze nie wbiłem. Także zabiłem, nie wiem, ze 4 krwiopijce, jednego ścierwojada czy 2 ścierwojadów. Coś w ten deseń. Patrzcie. Ale dodże, co? W korsarzach dobrze opanowaliśmy właśnie walkę z tym ścierwojadami. Wręcz mógłbym powiedzieć, że prawie do perfekcji. No czasem wiadomo, chcemy coś przyspieszyć i im silniejsi jesteśmy, tym bardziej pozwalamy sobie na błędy. Prosta sprawa, co? Jednego. Nie chciałem być zbyt blisko tamtego ścierwojada. No ale dobra, nie jest najgorzej. Poszedłem w głąb, naprawdę, przeszedłem przez jakąś chmarę zombie i przeszedłem tutaj. Po co tu przeszedłem? Dlatego, że mogę się spodziewać, że tutaj jakieś zadanie wykonamy. To jest skraj dżungli, tam jest zaraz świątynia. Nie podoba mi się to, jak przeprowadziłem walkę. Siedemdziesiąt expa. Dobra, spoko. Jakby nie patrzeć, dajemy sobie z nimi radę i szybciej na pewno zabijamy niż krwiopijców. To jest zwykły ścierwojad? Właśnie tak chyba nie bardzo. Taki zwykły. Mam nadzieję, że jednym dziobnięciem mnie nas nie zabije. Akurat ostatnim. Czyli to jest tylko z nazwy ścierwojata, tak naprawdę to jest ten preriowy, czy coś ten deseń. Patrzcie, co tutaj jest. Golemy. Kurwa, dlaczego ja go przywlokłem? Masakra. Dobra, wiecie jak zrobimy? Lecimy w ten sposób po prostu. Te krytoszczury i tak dalej, to oni nie będą nas gonić tak daleko, a ten golem to zapierdalał jak głupi. Naprawdę? Naprawdę? Jeden atak dzielił mnie od tego, żeby już nie musiał się nim zajmować. Masakra. Stówka. Stówka wpadła. Mam nadzieję, że to nie był ten zaginiony ścierwojad. Ej, uzdrowiło mnie. Bo miałem jakiegoś ścierwojada znaleźć.
Ale to nie ten chyba. Masakra tu jest. Tam jest zwykły? Czy nie? A, zbiegły tu jest. Dobra, możemy go odprowadzić zawsze. Tylko nie wiem, czy ja jestem w stanie w ogóle coś takiego zrobić. Osiemdziesiąt, ale wyjątkowo łatwo poszło. Mamy jedną pochodnię, jedną jedyną pochodnię. Aha, ja ją wcześniej wyrzuciłem, wczytałem grę i tu jest. Okej, czy cokolwiek jest w tej jaskini? Szczerze, spodziewałem się właśnie, że tak, że będzie coś tutaj. A się okazuje, że jest skrzynia. Lewo, prawo. Zapisałem grę? Ej, co nadal tam ta pochodnia została? Lewo, prawo. Lewo, prawo, lewo. Lewo, prawo, lewo, lewo musi być. Okej, ten kufer chyba może być tutaj kamieniem milowym. Lewo, prawo, lewo, lewo. Lewo, prawo, lewo, lewo, prawo. Są mi ostatni. 23 bryłki. Majątek. Majątek. Brzeg. Jakbym miał kilo, to też bym mógł trochę pokopać sobie tych bryłek. Kurwa mać. W nocy. Czy ja gdzieś broń słyszałem? Dolok. Skąd on się tu wziął? Dobra, nie ruszam tego ścierwojada chyba. Albo weźmy go, nie wiem, on tu powinien przyjść. A, to tak jest, zaczyna się zadanie i on idzie na nas. Chwila. Niczego tu nie znajdę. No trudno, dobra, niech będzie, zapiszmy grę. Raczej na początku powinien się zmieszać, a dopiero potem proponować hajs. Myślę, że taka osoba... A, nieważne, czepiam się. Dobra, powiem wam tak, są tu trupy, ale ja naprawdę ni chuja nie wiem, jakie mam zrobić te zadanie. Aha, tu jest skarb. Czym? No właśnie, tylko czym? Czymże miałbym to wykopać? Może kilofem? Może tak. Ale może tego nie mam po prostu. Tu jest wioska, prawda? Jest tu wioska. No nic tu ciekawego nie mogę znaleźć na tych bagnach, naprawdę. Nie wiem, jakimś beztalenciem jestem chyba. Fuck? To opowiada takie rzeczy. Niczego jej już nie powiem. A tu miałem do jakiejś jaskini iść. Hej, ty! Sama tego nie widziała. Nikomu tego nie powtarzaj. Tajemnica, o której wszyscy... Okej, dzięki.
Belcy to jednak w miarę tak gadają. I pracuję niemal przez cały dzień. Dobra, ale nadal nie wykonałem bardzo żadnego zadania. Więc na gówno mi się to przydaje. Wbiłem poziom, który bardzo nic nie zmienia u mnie. Miałem znaleźć jakiegoś zabitego bandytę. No nic nie mogę tu znaleźć na tych bagnach. Nic, zupełnie nic. Do jakiegoś zadania wiem, że potrzebuję mieć piąty poziom. Nie wiem, czy ja trupa na przykład nie mogłem znaleźć tutaj u goblinów tego bandyty. Jednego, który uciekł. Tego kolegi Marika. Nie wiem. Biegam, biegam, a i tak nic mi z tego. O, są jakieś rzeczy tutaj. Wyszczerbiony topór. Kiepski tasak. Wyszczerbiony topór. No, okej. Włączę internet sobie na chwilę w telefonie. Nie wiem, postarajmy się pogadać z kim możemy tutaj. No ale zadań faktem nie robimy. Hej, ty! Nie, łuku nie potrzebujemy. Ty? O! Niektóre problemy same się rozwiązują. Nic się nie zmieni. Tak jakby brakowało mi zmartwień. To wszystko tylko pogłoski. Nie chcę już o tym słuchać. Przez to będzie jeszcze więcej kłopotów. To przecież oczywiste. Dobra. Niektóre problemy same się rozwiązują. Moje nie. Nie pyta. Moje problemy się w ogóle nie rozwiązują. Raczej ja nie mogę rozwiązać waszych. Każdy kurwa zgubił jakiś naszyjnik czy coś takiego, no ale nie mogę tego znaleźć za Chiny Ludowe. Mogłem ci powiedzieć wcześniej. Widzicie, piąty poziom minimum. Wiesz, mówi się o tym i o tamtym. Dla ciebie co miałem zrobić, bo już nie pamiętam. Już nie pamiętam, tyle te, patrzcie ile tych zadań. Sextans. Z nim nie mogę gadać, o dziwo. Czy ja może na arenie dam radę? Z tą bronią to tak, nie wiem. Tak średnio to widzę. Pan kudłacz. Ty chciałeś skręta. Szkoda, że tego kilofa nie mam, co? Kurwa, ile ja już będę gadał. A chuj nazwę tak odcinek. Wtedy miałbym dwuręczną, miałbym jakiś cel, a teraz to co, ja mogę biegać z jednoręczną. A nie chcę kupować tego kostura. Jakoś nie podoba mi się ta taka odmiana broni. Bełty. Jakiego chuja mi bełty. 363 bryłki. Chwila! Pan Justin? Tu jest kuźnia, tak? W kuźni są rzeczy. W kuźni są bronie. W kuźni powinno być cokolwiek. Miecz strażnika. O! 24 wymagana. No ale dłuższe. I więcej obrażeń. Mimo, że wymagania mniejsze. Super. Super. Ciut lepsze, ale dobra. Cieszę się. Hej.
Poza tym też dłuższa broń, więc... Dobra, czy ja mam szansę w ogóle już z tymi walczyć? Może jakiś pierścień, może by się przydał, czy coś takiego. Nie mamy takich rzeczy. No nie mamy. Strój farmera na ramiennik. Trudno mi w to uwierzyć. Nie wiem właśnie teraz, co mam robić. Mówią to i o... Jaws. Chciałbym mieć taką broń jak on. O ten. Hector. Nie sądzę, żeby coś się zmieniło. Podwójne jabłko. Trudno być tego pewnym. Nie musisz mi tego. Można wierzyć we wszystko, co się słyszy. Hej! Zwoi nie potrzebuje. Hej, ty! Musiały pojawić się problemy. No on ma... To się nigdy nie zmieni. O, tu jest. Miażdży deska. 700. A 45 obrażeń, to jest żałosne. Miecz strachu. No patrzcie, jak tu mamy... Mam swoje zdanie na ten temat. Łomotacz. 25 siły. Miecz wojenny. Rządu krwiopijcy. No nie, no to są gówno nie bronie, naprawdę. No bez przesady. No jak jednoręczne zadaje ci większe obrażenia niż dwuręczna. I wymagają odwrotnie siły. Na dwuręczną musisz mieć więcej siły, a mniej obrażeń, a na jednoręczną masz więcej obrażeń, a mniej siły wymagane. Kurwa, to jest sprawiedliwe? Nie można wierzyć we wszystko. No nie. Tylko dajcie mi jakiś pieprzony tkilow. Handel. A ty? Hey. No dobra. Zawsze jakieś zadanko. Nie wiem już w co wierzyć. Zawsze jakieś zadanko. Nie może. No i nic się nie zmieniło. Nic się ogólnie nie zmieniło. Nadal mogę. Nie wiem, ty masz jakąś bronię? Ty masz tylko jednoręczne. Kurwa, czemu wy macie tylko te jednoręczne bronie? Ludzie. Nie wiem, czy ja powinienem wyjść z bagna, bo ja na tym bagnie to ja nic nie znajduję. Tak szczerze. Wszystko jest możliwe. Idę przed siebie. Niektóre problemy same się rozwiązują. Idę kuźwa przed siebie. Tylko żal. Bo nie wiem, naprawdę nie wiem co robić. O! Gruz mnie? No rzeczywiście. Spieprzę tam. On z kumplami, kurwa, kozak. Dobra, trzeba być ostrożnym tutaj. I to naprawdę trzeba być ostrożnym. Wbiję poziom 5 i wtedy mogę iść na przechadzkę.
Tylko czy coś to zmieni w mojej grze? No to zmieni w mojej grze. Tak ogólnie to nie klatkuje bardzo ta modyfikacja, teraz jedynie. W sumie jest zrobiona na normalnym gotiku, tak? Tylko po niektóre rzeczy dodane. Mam z nim gadać teraz? Nie wiem, czy on do tych goblinów nie pójdzie, bo goblinów się boję akurat. Dobra, jakoś idzie. Tylko ten musi przestać być moją czapką. No i co za rzeczy odpierdalają. Są gobliny, ale one chyba nie przejdą przez ścianę. O kurwa. Czemu to był zombie jeszcze? What the fuck? Co się stało? Chciałem tego szczura zajebać. Dobra, nie dam rady na chmarę, to jest pewne. Nawet nie wiem, gdzie ten szczur uciekł już. Idź. Dobra, zapiszmy tu grę. Jak oni kurwa to przeskoczyli, serio? Jak oni tak skakać potrafią? No chodźcie do mnie. Musicie tu wejść.
Nie zaatakujecie mnie tak, prawda? Umiecie wskakiwać? Coś potrafią. Dobra, pierdolę to, bo to pierdolec mi wszystko powybija. Ojej. Tam jest ten Miguel. Tak to jeszcze mogę powalczyć. Na przykład. Bo chciałbym w końcu zaliczyć tego goblina, że tak powiem. A, to jest czarny jeszcze. No nie ma opcji. Co ja teraz zrobię? Patrz, jakie emocjonująca walka była. Widzieliście? Jakby on tam został. Mam jakieś czary? Piorun kulisty. Ten czarny. No kurwa. Masakra. Przejebana sprawa z tymi goblinami. No kurwa. A skończymy ten odcinek, bo kurwa, nie wiem, co mam sobie myśleć. Jest ciężko. Nie ma co kłamać. Jest ciężko. Nie mogę kłamać, że jest lekko, bo kurwa nie jest lekko. Tego jednego możemy zajebać. Nie, drugi idzie od razu. Wow, udało się. Jestem w szoku. Jestem kurwa w szoku. Dobra, idę się przespać i wracamy w następnym odcinku. Cześć.